Siema, sprawdzimy ile zarobię w godzinę grając na Waze RP. Kto nie zalajkuje ma wpierdol. Dobra, zaczynamy. Czas, start. Siema, bo nagrywam taki eksperyment społeczny po prostu, taki film dokumentalny i sprawdzam ile udało mi się zarobić w godzinę jako bezdomny. Może być nawet być jakaś bardzo mała kwota, jeżeli byś chciał dać. Naprawdę, może coś być skromnego, jeżeli chcesz. Dzięki wielkie, o kurcze, dziękuję bardzo. Trzymaj się. Dobra, 30 koła, 30 koła. Siemano panowie, mogę zająć chwilkę? Zamknij ryj, nie. Ej, mogę zająć chwilkę? No. Bo nagrałem taki film dokumentalny, gdzie sprawdzam ile przez godzinę zarobię na mieście. Jeżeli chcielibyście dać, to możecie coś sypnąć. Nawet grosze to mogą być po prostu, nie? Mogę ci strzelić w pyt. Też może być. Małe rejony. Ła, nie bijcie mnie. O! Chodź stary, bo mam kilka pytań. Tak. Takie, gdzie pojawi się odcinek? A, na czerwonej platformie. No ta, domyśliłem się, ale... jaka nazwa? Tak, o, na karteczce. A, to ty stary, dobra, my się znamy przecież. No my się znamy, no ja wiem. A my się znamy. To ty mnie kiedyś poddawałeś. Ile chcesz? No nie wiem, star, nagrywam ile zarobię w godzinę na Waze RP. Znaczy, no, o kurczę, na nie wiem. Na czym? Ej, bo no właśnie, kurczę, nie mogę tak mówić, przepraszam. Masz tyle, ale chcę być, no, wiesz, no. O, jasno, dupa, dobra, dzięki wielkie, lecę dalej, bo mało czasu. Nie no, taki szefuncio. Będziecie tak wychodzić do ludzi, mówicie, że nagrywacie film dokumentalny i już wam ludzie będą mówili, będą dawali, widzicie? Nie da się być biednym na serwerach RP. Bo nagrywam taki film dokumentalny, nie? W którym sprawdzam ile zarobię przez godzinę. Chciałbyś może coś się dorzucić? Nawet grosze mogą być. No jasne, podaj numer. Już daję. Proszę. Ale wtedy będziesz musiał pójść na górę i poprosić. Sprawdza. O kurczę, dziękuję bardzo. Już podaję. No to chuj nie będzie. To nie będzie. Przykleiła się. O kurczę. Dziękuję bardzo. Chce pan kogoś pozdrowić? Jeszcze raz? Chce pan kogoś pozdrowić? Nie. Albo pozdrawiam. Nie. LeBron Jamesa pozdrawiam, który on dał mi tą koszulkę. Nawet są plamy boki tutaj widać. O tak, widać. Aha. Dobra, to dziękuję bardzo. Skaza. Daj. Jakiegoś grosza, bo spera, albo nie, bo spera, nie piszę, bo mnie wyrzucą. Jakieś 1500 plus, dostaliśmy 1000, dobra, nice. Oto, żeby kupić wyspę. Uuu, weak chest! Otwieramy. Może też się wydropi jakieś tutaj. Jakieś pieniądze. Opór. Wymieniam na monety. Niestety nie poszczęściło się. Nagrywam taki film dokumentalny, nie wiem czy wiecie o co chodzi. I sprawdzam ile uda mi się zarobić w godzinę w tym mieście. Chcecie się trochę dorzucić? Mogą być nawet jakieś drobne grosze. Czeka pan z tym. 026 99. O kurczę, bardzo fajnie, dziękuję. Chce pan kogoś pozdrowić? Moja mama. Super, pozdrawiamy, dobra. Na razie, dzięki. Masz ty siak. O kurczę, bardzo dziękuję. Pozdro. Trzymaj się. Cześć mordo, mogę zająć chwilę? Bo generalnie nagrałem taki film dokumentalny. Ile uda mi się zarobić w godzinę w tym mieście po prostu. Jeżeli chcesz, to możesz się dorzucić jakieś grosze, bo ludzie też się dorzucają. Mam stówkę przy sobie, masz. Może być, dzięki wielkie. Super, dzięki wielkie, trzymaj się. Przeksiędza, mogę zająć chwilkę? Tak, zapraszam na bok. Bo generalnie tutaj
tak nagrałem taki film dokumentalny, w którym jakby sprawdzam, ile uda mi się zarobić w godzinę w tym mieście. Jeżeli ksiądz by chciał, to może się pan ksiądz coś dorzucić, ale jeżeli nie, to tam nie ma problemu, nie? Ludzie też groszami jakimś dorzucali. Chyba czekaj. Masz tu wszystko, co mam? O kurczę, dziękuję. Chce ksiądz kogoś pozdrowić? Nie. Dobrze, to Bóg zapłać, do zobaczenia. Alien? Patrz, jak synchro złapali. Zaczarowany mózg, no jaki. Sorry, ty jesteś dla Fuente? Co, co? Czekam na kogoś dla Fuente. Aha, okej. Okay. A mogę zająć ci chwilkę jeszcze, bo mam takie pytanko, a mianowicie, bo nagram taki film dokumentalny, nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. I... Masz. Super. O kurczę, dzięki wielkie. A chciałbyś kogoś pozdrowić? Nie, nie. Dobra, trzymaj się. Słuchaj, taką mam sprawę, bo nagrywam taki film dokumentalny i sprawdzam, ile zarobię w godzinę tutaj w tym mieście. Jeżeli chciałbyś, to byś mógł się trochę dorzucić, ale jeżeli nie, to zrozumiem. Tam ludzie też się jakieś grosze dorzucają. Nie, nie mam groszy. Mam tylko miliony. A to też, miliony też mogą być. No nie, bo powiedziałeś, że chcesz grosze. No grosze, miliony, co chcesz? Nie, nie mam. Masz? Tak? Halo? Panie, bo ja taką sprawę mam. Generalnie... No, zapraszam do biura. No, super. Zapraszam za mną. Podbiegnijmy troszeczkę. Proszę. To jaką pan ma sprawę? No generalnie nie będę tutaj ukrywał, ale po prostu nagrywam taki film dokumentalny. A, nie wiem. Ja panu chciałem pod mechanikiem dać tam takie te. Aha, no to pan. To niech kontynuuje, no. No i po prostu sprawdzam, ile w godzinkę uzbieram w tej wyspie, no i tam sprawdzam, kto by jakie datki dał i tak dalej, nie? Mhm. Jeżeli pan był chętny, pana firma, jakaś tutaj, jakaś reklama firmy, bym mógł tutaj załatwić, nie, dla państwa. No ja bym mógł panu zapewnić tej pracę i co 5 minut dostawałby pan 6,5 tysiąca. O kurcze, to myślę, że kusząca propozycja. No naprawdę, takie spoko robotka. No to myślę, że jeżeli to nie ma problemu, to może mnie tam pan zatrudnić. No to idziemy na dół, zatrudnię pana. Dobrze, to jedno podstawowe pytanie, co pan tutaj by wniósł do naszej firmy tylko. Dyscyplinę, proszę pana. Dyscyplinę, bardzo świetnie. No i będzie tutaj pan co 5 minut zarabiał 6,5 tysiąca, tak? O kurczę. To ja jestem w stanie, mogę jeszcze dorzucić jeden słoiczek miodu od babci. O, bardzo elegancko. O kurczę. Pozdrawiam mamę, tatę i rodziców u 12-letnią Basię. Dobra, jako że minęło już 58 minut, to sobie to podsumujemy. Zarobiliśmy 89 624 tysiące. Jeden słoiczek dżemu od babci. I jeszcze wleciały dwa przelewy z tego, co kojarzę. Na 10 tysięcy i na 40 tysięcy, więc mamy łącznie 50 tysięcy, czyli około 95 tysięcy. Wpłacimy to teraz i zobaczymy, ile będę miał. Dobra, po zarobieniu mamy takie saldo, jedziemy kupić sobie autko. Dobra, to wszystko w tym odcinku, siema. Kiedy napierdalam na posłę lecę, ta widzi jak kurwa przecina, wiesz, jestem pierdolonym szefem mafii. Tu przyjęli księdza P, worda do parafii. No pedofila, ona do mnie pierdoli, czemu ma tu takie stila, ej.